Największa reforma podatkowa ostatnich kilkudziesięciu lat rodzi mnóstwo obaw wśród zdezorientowanych Polaków. ZUS, jak i Krajowa Administracja Skarbowa mobilizują wszystkie swoje siły, by informować, edukować i rozwiewać wątpliwości. Nowy Ład wprowadzi do systemu podatkowego mnóstwo zmian, w których gubią się nie tylko przeciętni Polacy, ale także przedsiębiorcy, a nawet specjaliści, którzy na co dzień pracują w finansach. Nawet rząd przyznał, że część przepisów była niedopracowana i tuż po wejściu ich w życie zaczęło się korygowanie błędów. Wiele osób nadal nie wie, ile faktycznie będzie w tym roku zarabiać, ile odda państwu w formie podatków, czy jaką wysoką zapłaci składkę zdrowotną w ZUS. Zarówno Krajowa Administracja Skarbowa, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych starają się obecnie wyjść naprzeciw pogubionym w gąszczu nowych zasad Polaków i organizują szkolenia, webinary, a także pracownicy urzędów pełnią dyżury telefoniczne, online czy w swoich siedzibach, by tłumaczyć wprowadzone w tym roku zmiany. Działalność informacyjną realizujemy za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej. Jest to ta instytucja, która w ramach KAS-u została powołana właśnie po to, aby informować podatników o przepisach prawa. Informować o przepisach, o zmianach tych przepisów i pomagać wszystkim, którzy mają wątpliwości, jak prawidłowo te przepisy interpretować, jak prawidłowo je stosować. Z Polskim Ładem wiążą się także duże zmiany w ZUS. Zmienią się stawki i sposoby wyliczania składek zdrowotnych dla różnych płatników. ZUS również udziela informacji dla osób, które nie mogą się w nowych zasadach odnaleźć. W zależności od potrzeb na co dzień również udzielamy pomocy przedsiębiorcom, jeżeli chodzi o Polski Ład. Nasze sale obsługi klienta, proszę Państwa, są otwarte codziennie, w poniedziałki do godziny 17. Już od zeszłego tygodnia uruchomiliśmy dyżury telefoniczne eksperckie. W naszym oddziale te dyżury telefoniczne działają w poniedziałki od godziny 15 do 17, czyli w godzinach takich dogodnych dla przedsiębiorców i dla świadczeniobiorców. Są to dyżury eksperckie z zakresu emerytur i rent, jak również dyżury w zakresie naliczania i zasad odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, jak również składania dokumentów rozliczeniowych, ponieważ też zmieniają się formularze troszeczkę, jeżeli chodzi o rozliczenie składek. Urzędnicy będą w najbliższym czasie kontaktować się z przedsiębiorcami za pomocą platformy usług elektronicznych oraz telefonicznie i zapraszać na specjalne szkolenia, a także informować o metodach uzyskania pomocy w ZUS. Więcej informacji na temat zmian wprowadzonych przez Polski Ład i gdzie szukać pomocy w ich interpretowaniu znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.